Jak nam idzie? 500 metrów do celu! Och, 500 metrów do celu! Słuchajcie, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rafta. Płyniemy do naszego najnowszego celu! Już go widzę! Uwagi. O kurde! Wpadajcie do Agi. Tak, w karcie znajduje się cała playlista z Rafta również, więc tam możecie sobie zobaczyć wszystkie odcinki. O kurde! Czaisz to, jakie to jest wielkie? Co to jest w ogóle? Słuchajcie, dopływamy w tym momencie do czegoś, co się nazywa Tangaroa. Zio! I co? Na Caravan Town, na tej wyspie, u majora, w sensie u burmistrza, był taki... Nie u burmistrza, ale był taki projekt, pamiętasz? Może rzeczywiście coś było. Kupuły. Słuchajcie, pamiętajcie, że zostawić łapkę w górę, jeśli wam się spodoba ten odcinek. Dzisiaj docieramy do nowego miejsca. Zobaczymy, co w nim będzie. O kurde, ej, słuchaj, jestem naprawdę zaskoczony. Ja też, wielkością. A wiesz co, aż umieram z pragnienia, powiem ci szczerze. No to, tak, słuchaj, dobrze byłoby zjeść, wypić, nie? Zanim dotrzemy na miejsce. Przygotujmy się do wyprawy, tak wiesz, no, porządnie. No, jestem jak najbardziej za, to jest dobry pomysł, wiesz? Dobra, szybko sobie w takim razie napełnię tutaj jeden z naszych filtrów. Super, bo ja właśnie go opróżniłam. Super, dobra, i jeszcze pełny, jedzonko. Weź sobie pełny ze sobą pełną butlę po wody. Nie mogę się wysłowić. Ja już mam wszystko przygotowane, dobrze. Słuchaj, ja już jestem gotowy do tego, żeby tam ruszać. Kurde, to się zbliża powoli, to musi być tak ogromne. No właśnie, masakra. Ja cię kręcę, dobra, zobaczymy, czy z dobrej strony w ogóle płyniemy, czy przybijemy od dobrej strony, słuchajcie, może być jeszcze tak, że po prostu dopłyniemy od złej strony i będziemy musieli godzinę opływać to dookoła. Bądźmy dobrej myśli, ale to jest myśli. Ogromne, naprawdę. Poczekaj, ej, to jest... wiesz co, ja muszę opróżnić ekwipunek, bo się nie przygotowałam na takie ewentualności. Dobra, ja w ogóle wyłączę ten, o kurde, nie tym przyciskiem, czekajcie, tutaj o, wyłączę nasz komputer pokładowy, bo w tym momencie nie jest on nam potrzebny prawie w ogóle. Dobra, czy z tej strony jest wejście? Ej, wygląda na to, że płyniemy idealnie od strony wejścia. Tak? No to doskonale, doskonale, zaraz, ja już jestem prawie gotowa do tego, żeby tam płynąć. Co to są, szyby? Jakieś pole siłowe? O co ja chodzi? Ja nie mam pojęcia, zio. O kurka, ja też nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Zaraz, dobra, czy ja mam strzały? Mam strzały, mam dzidę, mam wszystko. Trzeba się przygotować porządnie, co może być nam potrzebne, trzeba się zastanowić. Jeszcze w kimę pójdziemy, słuchaj, zanim dobrze, tam wruszymy. Dobrze, bo uspokoimy trochę mordy. O kurde, ale to jest ogromne, naprawdę. Ej, to wygląda jak taka bańka boja unosząca się na wodzie trochę. Nie wiem, czy też masz takie wrażenie. Tak, dokładnie takie mam wrażenie. Bardzo jest to dziwne. Dobra. Jakie to jest ogromne. Czy to jest tak całe szybami pokryte, jak na tym jednym segmencie malutkim? Szczerze? Tak to wygląda, tylko skąd oni wzięli tyle szkła? No nie? Może piasek z dna kopali? To jest miasto, które było tutaj wcześniej. Ale jajca. Ty, no nie wiem, może ta... Ja nie mogę, rzeczywiście to są wieżowce w środku w ogóle. No właśnie. O kurde, tutaj jest jakiś dok, taki od boku. A tutaj my dopływamy ogólnie do jakiegoś takiego hangaru. To też będzie interesujące. Dobra, myślę, że czas najwyższy zarzucić kotwicę. Dobra, zarzucaj. Czekaj, jeszcze poczekam na kontakt. Kontakt. Dobra, zarzucam kotwicę. Super. Kładziemy się do hamaków. Wskakuj. I dawaj szybko w kimę. Dobra, nie mamy zbroi przygotowanych, wiesz? To jest jedna z rzeczy, które moglibyśmy jeszcze szybko zrobić. Mamy całkiem sporo... Skóry. Mamy sporo, czekaj, skóry, silniki. Ale do tego potrzeba jeszcze wełny. A wełny już wełny nie mamy do tak zbrojek? Dużo. A przecież tak. My robiliśmy wcześniej zbrojki. Nie mamy w tej skrzynce. Nie mamy, tutaj już nic nie zostało. Ja mam jeszcze hełm tylko na łeb. Ja mam tylko... na łeb? Na ja łeb. Mam tylko plecak. Nie ale na łeb. Czekaj, mówisz, że nie możemy zrobić sobie tych zbrojek? No nie mamy tyle wełny, kurde. Bo ja ostatnio wykorzystałam całą wełnę a na jak zrobienie nasza, tego. Nasz Klemens Kunegunda, nie pamiętam jak się nazywa. Wiesz co, w tym momencie jest gotowy do ogolenia, ale to wyda nam tylko jedną wełnę. O kurde, to nie przygotowaliśmy się, szczerze mówiąc. Dobra, pytanie, to... czy się przygotowujemy, czy idziemy na żywioł? Idziemy i na będziemy... żywioł, słuchaj, w razie poczekaj, czego będziemy poczekaj. W podskokach uciekać. No. Weźmy nożyczki, ogólmy jeszcze naszego tego. Czego? Lamiesława. Dobrze. I jak wrócimy, to go ogolimy ponownie. W razie czego będziemy zbierać, wiesz, już teraz, a jak się okaże, że będziemy potrzebować zbrojki, bo może tam są ludzie, ale dlaczego zakładamy, że będziemy walczyć z ludźmi? Nie wiem, słuchaj, ale ja wolałbym być przygotowany, bo na prawie każdej z wysp, do której docieraliśmy, było coś niebezpiecznego. Jak nie ptak, który zbombardował kamieniami, to jakieś inne potwory, które chciały nas zjeść. Jak będą tu zwierzęta, mam wyrzutnie rakiet. I może jakoś sobie poradzimy. Rakiet? Aha, wiesz, dobra, tych rozumiem. Pocisków. Dobra, czy da się tędy wskoczyć? Ja tutaj chcę takiego trika zrobić małego. Da ja skoczyłam. A tu jest drabinka, jakbyś nie potrafił. Czekaj, jednak. Popatrzmy, co tu się znajduje w ogóle. O kurde. Wiadro? Jakieś użyj. Metalowe. Otwieram. Okej. Okay. Przydałoby się chyba latarki. O, zamknęło się już samo. Kurde. Ty, żeby nie było tak, że wejdziemy i to się zamknie. Czy z drugiej strony jest klamka? Jest. Dobra. Nie ma! Z drugiej strony nie ma klamki. Kumasz to? To jest jednorazowe wejście. Wiesz co? Wróćmy jeszcze tylko po latarki. Dobrze.
No dobra, mamy przygotowane latarki, więc ale chociaż zobacz, trochę będziemy widzieć. Teraz jakby się nie dobra. Zamknęły, to ty użyłeś. Okej, teraz otworzyłem, no, wejdź do środka. Czyli one się dadzą zamknąć. Weź spróbuj, czekaj, zamknij mnie. Ty zamknęłaś? Tak. A ty. Tak, i ja otworzyłam. Otworzyć. Dobra, działa. Dobra, już się bałem, dobra. Nie ma co się bać, słuchajcie, nadmiernie. Tu jest. Loading bay, czyli zatoka załadunkowa. Znaczy po prostu dok tam załadunkowy. Mamy wille, plantacje. Okej, magazyny. Do powierzchni. Tutaj jest dostęp do tego. Drzwi są zamknięte z drugiej strony, więc tędy się nie przedostaniemy na powierzchnię. Okej, czyli musimy iść w stronę magazynu. Do generatora, kafeterii i magazynu, chodź. Wiesz co, masz dzidę przygotowaną w łapie? Mam dzidę przygotowaną. Dobra. Mam wiesz, też łuk tak i całkiem sporo tutaj. Strzał. Okej, tutaj jest zejście w dół tylko? Kto pierwszy? No ja. A. Okej. Okay. Zrobiliśmy to naraz w takim razie. Dobra. Rozglądaj się, tutaj nic w sumie nie ma, co moglibyśmy użyć. Jest rura, którą można było użyć jako łom. Co jest, jako łom? Nie no, tylko rura, tak wygląda jak łom. O nie, zobacz, no mówiłem, że są o, te szczurołaki. Mamo. Czy jak one tam się nazywają? Dostał. Okej, okay, uwaga. Ja nie trafiłam. Ale i tak atakuje ciebie. Okej, okay. One nie są takie jakieś... straszne, wiesz? One są tak naprawdę. Inne. Nie no, to są identyczne jak tamte, co były. Naprawdę, wygląda dosłownie kropka w kropkę. Idziemy do kafeterii najpierw. Dobra, chodźmy najpierw tutaj tą odnogą, dobra? No tak, do kafeterii. To jest kafeteria? Tak, tak było napisane. Okej, okay, wygląda... Zobaczmy. Wygląda dziwnie. Okej. Okay. Taka tutaj droga jest do kafeterii? Jeszcze. To wygląda jak jakiś złomowisko. Uważaj, czy, na schodach przebiegłaś schodach? Obok szczura. Nie, bo ja przeskoczyłam ze schodów. Ała, Aga, nie to boli. Nie stój przy nim, musisz się poruszać. Nie możesz stać. To on prawie mnie uciupał. Słuchaj, musisz się poruszać cały czas. W momencie, dobra. Kiedy on atakuje, ty się odsuwasz po prostu. Słuchaj, nie ma żadnych pick-upów tutaj w okolicy. Kompletnie no właśnie... nic. Ja spodziewałem się, że będziemy mogli cokolwiek zbierać na starcie, ale wiesz co? Nie wiem, czy pamiętasz, jak dopłynęliśmy do statku. Na statku była bardzo podobna sytuacja. Tam też nie było nic do zbierania, dopóki nie dotarliśmy do jakichś tam skrzyneczek, które były dużo tak, wyżej. Tak, tylko że statek był dużo, dużo mniejszy, a to jest przeogromne. Okej. Okay. Dobra, tu mamy drogę do generatora i do magazynu. Chodź do kafeterii, zobaczmy. Okej, okej, jest i szczur. Monstera! Jest szczur! Zio, tu są kwiaty! Mordo, weź się skup najpierw. Dobra, już najpierw skupiam się. Pierwsze rzeczy pierwsze. Już, już. Dobra, już. Zbieram typa. Dobra, patrz jakie ładne kwiaty ja chcę! No masz identyczne w domu. Nie mam żadnych takich kwiatów, a ja bym chciała takie kwiaty mieć, kaktusy. Słuchaj, skup się, tam było coś do zebrania, co podniosłaś? Plastiki i odpadki, to dobra. Tylko są takie rzeczy. Okej, mamy kolejnego szczura, przygotuj się do walki. A może coś o nie, skończyło mi się... Aga, skończyła mi się... Dobra, uciekaj, uciekaj, odsuń się od niego. Czekaj, mam siekierę. Nie wiem, czy siekiera nie, zadaje siekiera obrażenia. Nie, nie jest dobra. Okej, okay, ja nie mam w ogóle broni w takim razie. A nie masz łuku? Co? Nie masz łuku? No mam łuk, mogę co najwyżej z dystansu walić. No dobra, masz w takim razie dzidę, ja mam jedną jeszcze lekko zaczętą, więc okej, okay, super, używać. To fajnie, że ten, że się przygotowałaś w takim razie. No, nic więcej tutaj się. Nie ma, nie? Przynajmniej no, tak niestety, wygląda. No niestety, ale kurczę, szkoda. Tutaj jest jakieś przejście jeszcze, zio. Wiem, a tutaj jest dokładnie też przejście. Zaraz możemy się spotkać prawdopodobnie. Tylko, że tam masz drogę do kafeterii i storage area, a ja mam tutaj magazyn jakiś. Dobra, to idę do ciebie. Już zaglądamy szybko. Tutaj jest dużo plastiku. Okay. I odpadków. W sumie... Tutaj coś mamy. Część generatora. O! Czekaj, bo tu jest coś mnie bije. A tu no Aga, ty się skup ogólnie w pierwszej kolejności. Staraj się załatwić tego no typa. No dobra, ale ja go nie zauważyłam po prostu. Dobra. Super. Załatwiony. Okej. Okay. Czy coś tu jeszcze będzie? Nie wiem, w każdym razie, słuchaj, podniosłem część generatora, więc to już jest jakaś jedna z rzeczy ciekawych. No, okej, okay, tu byłem chwilę temu. Szliśmy. Tutaj o, jest kolejna część generatora. Można czyli będzie przejść prawdopodobnie strony. Tu. Tak, już biegnę. Czekaj, bo ja mam płetwy założone. Czy płetwy spowalniają moje poruszanie się po lądzie? Chyba nie. Nie wiem, ale okej, okay, mamy ja kolejnego. Się dobra, po prostu trafiłam. Się poruszaj. Nie stój w miejscu! No staram się! No to po prostu tył przód. To obserwuj, kiedy on okay, zaatakuje, a okay. Kiedy nie. Dobra, i mamy drugą część generatora. Super. Czekaj, czy one... Notatki. One coś dają. Na razie nie, mamy tylko po prostu zebrane. Notatek na razie nie ma, choć na razie ruszymy dalej i zobaczymy. Może, ruszyliśmy w złe miejsce ze startu, wiesz? No nie wiem, no znaleźliśmy dwie części generatora, więc w sumie dobrze, że idziemy w stronę generatora, mając już dwie części, tak? No to myślę, że tak, całkiem nieźle. Dobra. Tu jest wejście zamknięte z drugiej strony. Aha, to jest to miejsce, z którego nie, my... to jest inne miejsce. A, to nie jest tutaj to. Jest przestrzeń magazynowa. Jejku, się przytrzymałam. Tutaj są deski. Ja je pozbieram. Właśnie można je podnieść, bardzo fajnie. Dobra, czekaj, tutaj jest jakby kontrolę dźwigów i generator jest na górze. Tutaj znalazłam kolejną część generatora. Super, mamy już trzy. Dobrze. Tylko na razie nie mamy żadnej informacji na temat tego, czy... Dobra, więc co, podejdę do generatora po prostu. No myślę, bo że to chyba może to jest mi coś... jedyna droga. Tak, dokładnie trzy części było trzeba. Super, odpalony. Czyli teraz powinno być tu jasno. Czekaj, wiesz co? System działa, chcesz nacisnąć przycisk? Poczekaj, to jest dźwig. Dźwig pozwoli nam
Podnieść coś kontenery. Podnieść i poprzesuwać. Zobaczmy, co on podniesie. Tu jest linia jakaś na tych kontenerkach. Aha, i można... A, zobacz, że mogę go przesuwać tylko w ten sposób. Musisz nam otworzyć przejście. Dobra, czekaj. Aha, zobacz, te kontenery mają zaznaczone na sobie taśmą. Tak, podejdźmy do tego. Wydaje mi się, słuchajcie, że to jest puste w ten sposób, tak jak ma taśma zaznaczona na górze. Czyli najprawdopodobniej musimy po prostu sobie ustawić tunelik z tego, czyli na zasadzie prostej gry logicznej z przekładaniem klocków. No dobra, musimy odsunąć tak, ten tu. Okej, chwilę to zajmie. Okej, tutaj jest dużo, dużo mieszania. Wydaje mi się, że to będzie tak, świetnie. Teraz tego musimy przestawić tutaj w lewo. Okej, dobrze. I zrobić obrót tymi klockami, nie? Do góry, no. Tak, teraz tego w lewo, super. Teraz do przodu dajesz ten krzyżyk. Już prostą drogą, nie wyjdziemy prostą drogą. Zobacz, że tam będzie problem. Ale musisz dać krzyżyk nie, do... Nie, nie, wiesz co, wydaje mi się, że źle zrobiłem. Muszę to zrobić nie, inaczej. Czekaj. Aga, nie. Muszę to zrobić inaczej. Muszę odsunąć na razie je, bo nie będę miał możliwości wyjścia bezpośrednio do tego segmentu z wyjściem. Musimy zrobić najpierw tak. Prosty odcinek dać tu. A i dopiero teraz zakręt w to miejsce. Tak, dopiero ten zakręt mogę dać do góry, nie? Tylko, że może być ciężko to zrobić, wiesz? W tę A dlaczego? Stronę. No bo musisz to zrobić na miejsce tego... Wiesz co? Dobra, przesuń teraz to. Muszę namieszać tutaj trochę. Przesuń to. Teraz przesuń ten... Krzyżyk, nie? To dam sobie w lewo. Czekaj, jakoś... Nie pamiętam, jak się robiło te takie dziwne kombinacje z tymi zamienianiem tych odcinków. Dobra. Słuchajcie, zaraz pokombinujemy i zaraz powinno się udać. Wydaje mi się, że to już docieram do czegoś. Okej, zakręt w to miejsce. Dobra. Krzyżyk w to miejsce. I teraz pozostaje tylko i wyłącznie zabrać do góry. Weź, mam pomysł. Weź przesuń do góry ten... przesuń sobie jeden w prawo i jeden do góry. I ten krzyżyk przesuń co w lewo. To w prawo? Tak. To? W lewo? Tak? W lewo. Jedyna opcja to jest w lewo. Tak? I teraz wyciągnij ten tak, do góry. Dobra. I przesuń to bezpośrednio do niego. A, w sensie ten prosty odcinek. Pytanie, czy trzeba to przesunąć. My możemy już przecież przejść. No właśnie. O, ja tutaj myślałem, że jeszcze jeden segment będziemy musieli ułożyć. Tutaj jeszcze jest skrzynka, zanim pójdziesz. Weź ją sobie. No dobra, tutaj wcześniej buraka podniosłem jakiegoś, a tu ugotowana tilapia, to idealnie, bo... Ej, a w ogóle, zaraz, nie da się zeskoczyć na górę? Nie da się, bo ja próbowałam i jakby zepchnęło mnie, wiesz? Kurde, no. No dobra, ja no dobrze, idziemy. Mam tylko nadzieję, że nic nie siedzi w tych kontenerach. Dobra, czekaj. Udało się. Myślę, że nic tutaj w nich nie siedzi. O, i rzeczywiście już wyjście. To było dużo prostsze niż się wydawało. No dobra. Co my tu mamy? W tym pomieszczeniu chyba nic więcej. Nic kompletnie. Mamy dostęp na powierzchnię. I mamy oczywiście naszego szczura kolejnego. Siema, mordo. Dobra. Dziab. To trzeba po prostu, słuchaj, taktycznie do tego podejść. No innej i opcji tyle. Nie ma, no masz rację, w sumie to nie jest takie jak trudne. Jak się poruszasz, to w ogóle one cię nie mogą dziabnąć, więc jest cały czas... Jest o tyle łatwiej, że jesteśmy we dwójkę i one atakują raz ciebie, raz mnie. No. Mam blueprint! Wodociąg i notatka. Przeczytajmy sobie notatkę. Po dwóch dniach pracy na pełnych obrotach silniki zaczęły się palić. Sprawdziliśmy instalację i znaleźliśmy pełno martwych chrząszczy w przewodzie doprowadzającym chłodziwo. Jeden z inżynierów zajrzał do zewnętrznego bloku silnika i znalazł tam chłopca z psem. Dzięki Bogu, że ich znalazł, bo mieliśmy właśnie to wszystko zapieczętować. Jak tylko zapieczętujemy reaktor torowy, odpływamy. Okej, czyli coś prawdopodobnie nie zatrybiło. No coś tu się stało. Wiesz, coś, że ja znalazłam blueprint do wodociągu i ludzie mi pisali, że blueprinty są potrzebne, że służy to do tego, żeby nauczyć się robić coś bez użycia przedmiotów, które są do tego potrzebne, tylko właśnie za pomocą blueprinta. Sprawdzimy to, bo kiedyś one były bezużyteczne. Aga. Może to się zmieniło. O nie! To jest... Co tutaj tak zawiewa? Woda. Czy my dostaniemy się na górę? Nie, uciekajmy. Uciekajmy z powrotem. Czy to jest... To nie jest z powrotem, ja nie płynę z powrotem. Gdzie nie z powrotem? Aga? Gdzie ty jesteś? O kurde. Zaraz. Maska, masz maskę? Mam maskę. Dobra, załóż maskę, załóż płetwę. Nie mam maski, mam płetwy. Dobra, może to nie jest trzy do końca. Powinno się udać... Właśnie, jak to się zaleje do końca, to może się uda wypłynąć. Tu się otworzyło przejście. No właśnie, ja tam popłynęłam przez moment, ale ciebie nie widziałam, tak? Więc wróciłam. Tak? A nie damy rady tędy wypłynąć? No sprawdźmy to miejsce tutaj. Dobra, mam tlen chociaż. Słuchaj, ta drabina działa. Nie działa. Drabina nie działa. Dobra, płyń za mną. Moment, czekaj, doładuję sobie tlen. Jak chcesz się doładować, to się da. Więc jest spokojnie. Okej, dobrze, ja mam maskę tlenową i otworzyłam drzwi. Dobra. To wszystko jest zalane wodą.
O kurde. Ej, to się pojawił stresik, muszę powiedzieć. Ja nie mam gdzie napompować się powietrzem. No to trzeba było tam się zatrzymać. Okej, okay, tutaj jest, chodź. O, tutaj, o, można, chodź. Tutaj, o. Spokojnie. Dobra. A ty powietrze gdzie łapiesz? No tu właśnie w tej dziurze. Jakiej dziurze? No tam była taka... Okej, okay. O, miejsce. Dobra, prawdopodobnie sięgniemy teraz do tej drabiny. Nie, nie sięgniemy. Sięgniemy! Możemy do plantacji się dostać, chodź. Dobra, idziemy. Dobra, to powinno Kurczę, się już udać. Co tam wydarzyło się w ogóle? No, ja otworzyłem klapę, za którą była pęknięta rura od wodociągu. To było widać wyraźnie Dobra. W trakcie, kiedy to się Zbierajmy wydarzyło. Zbierajmy odpadki i wszystkie inne rzeczy. Notatkę podniosłam. Dobra. Ruszyliśmy w poszukiwaniu siedliska, kiedy wysiadły silniki. Najwyraźniej mieliśmy plagę chrząszczy, która doprowadziła do spalenia elektroniki. Tangaroa jest już stracona. Do tego doszły zamieszki. Kiedy Tuli otworzył ogień do ludzi, znaleźliśmy bezpieczne miejsce, gdzie jest jedzenie na parę miesięcy. Dla nas, inżynierów i chłopaka z psem. Będzie nam potrzebna łódź. Okej, czyli to upadło jak wszystko inne wcześniej, kurde, o, no. Nie, ja myślałam, że trochę będzie bezpiecznie, wiesz, że w końcu znajdziemy ludzi. Tutaj są drzwi jakby, co? Tam? A one a, są tam jest otwieralne? Plantacja, więc chodźmy najpierw do plantacji. Tam te drzwi są otwieralne, czy nie? Tak, otwieralne. Mhm. Dobra, ogólnie chyba w tym miejscu, w którym ja otworzyłem tą klapę, było, że to jest wyjście na powierzchnię, tak, tak mam wrażenie. To znaczy, że to było jakoś zalane dziwnie. Nie wiem, może po prostu gdzieś w drodze był jakiś problem. No dobra, na razie nie wchodź do wody. O! Tak, właśnie chciałem ci powiedzieć, że tutaj jakby trochę bzz robi, więc myślę, że to mogło być dość zabójcze. Wydaje mi się, że w momentach, w których to nie robi bzz, można wyskoczyć po tym. Trzeba po donicach chyba przejść. Wiesz co, ja jeszcze zerknę. Dało się otworzyć tam te drzwi? Tak. To chodź. Zobaczmy, co jest po drugiej stronie. Okej, okay, tutaj woda się na całe szczęście nie wlewa. Tam jest przestrzeń załadunkowa. Okej, okay, czekaj, dotarliśmy w jakieś inne miejsce. To jest chyba po prostu inna droga, A, ale... dotarliśmy do początku, wiesz? Wydaje mi się, Tędy że jedyną opcją jest pójście do plantacji i przejście po tym... Zgadza się. ...prądowym czymś. No dobra, to będziemy zaraz testować. Słuchajcie, najprawdopodobniej w momencie, kiedy to nie robi bzz, to można pewnie wskoczyć do wody i przeskoczyć dalej. Tylko to trzeba będzie super dynamicznie wykonać. Ewentualnie spróbować zrobić to bez skakania do wody, tylko od razu na Też możliwe. Dobra, sprawdźmy to. Okej. Okay. Tak? Działa? No, ty ogólnie stopy miałeś zamoczone w wodzie, ale szczegół. Dobra, czekaj, przeskoczę sobie tu. Po donicach da się skakać normalnie, czyli teraz problem, tak. Ale problem jest taki, że nad głową masz lampę, która ci może przeszkodzić trochę. Mhm. Pytanie, musimy się... Czekaj, tam coś rośnie! Okej, okay, przeskoczyłem. Dobra. Dobra, truskawki! Truskawki! Chcesz truskawkę? Masz truskawkę. Chcę, ale wiesz co, zastanawiam się, czy... Okej, okay, ale super, będziemy mogli sobie zjeść Dobra. Truskaweczki. Tutaj, o, jest na czerwono coś zaznaczone, to jest high voltage. Tu niestety Tam nic jest notatka. Uwaga, przeskakuję. Okej, okay, wymagania 3 taśmy. Potrzebujemy taśmę znaleźć, żeby... Okej, okay, jedną taśmę znalazłem. Dobrze, notatka. Bo chciałbym ci powiedzieć, że tam coś jest. Mamy prawdziwą plagę chrząszczy w bananowcach. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Spryskałem je pestycydami, ale to nic nie dało. Kokpit nie odpowiada na moje wezwania, a chrząszcze wszystko rozbiorą, jak ich nie powstrzymamy. Dobra, potworki, zobaczymy, co powiecie, jak was potraktuje próżnią. Próżnią? Czuję, że możemy zaraz spotkać jeszcze jakiś nieciekawy moment tutaj. Szkoda, że nie możemy wziąć bananów. Banany? No, a może tam... będą gdzieś? Słuchaj, jeszcze nie skreślamy, nie? O, tam jest dalsze przejście. Nie wiem, czy dążę. Uważaj! Ej, zdążyłam. Czy to Dobra. Znaczy, że chyba nic mi nie zrobi to miejsce? Ja A, jednak wiem. Robi, jednak robi. Ja myślę, że lepiej byłoby dmuchać na zimne. Jednak robi, ale nie aż tak bardzo. Dobra, potrzebujemy jeszcze 2 sztuki tu taśmy. Tu są taśmy! To weź, podnieś je od razu. Dobra, biorę jedną. Okej. Okay. I biorę drugą. Dobra, a ja pobiegnę od razu w tamto miejsce. I zacznę. Poczekaj na mnie, no jak to zdobyłam 2 taśmy, mam nie widzieć, co tam się dzieje? Ale co tutaj nic się nie będzie działo, po prostu jest prosta akcja z kliknięciem. Dobra, uwaga. Dalsze Mamy przejście. Przejście dalej. Poczekaj, tutaj będzie trzeba przebiec po wodzie. Okej? Okay. Hop! Dobra, zdążyłam. Jak ty za mną jeszcze ruszyłaś, no. Dobra, Dobra. To są jakieś owoce. Tu mamy windy, tam Kolejne mamy dostęp truskawki. Do powierzchni. I mamy zatokę tą, znaczy no Jezu, zatokę, dok załadunkowy, ale myślę, że do doku na razie nie idziemy. Tu jest coś jeszcze koło mnie. Już do ciebie idę. Dobra. Zebrałam dużo truskawek, więc będziemy mogli trochę sobie pochrupać później w drodze powrotnej. Okej. Okay. I tam coś jest właśnie... Tutaj jest skrzynka, jeszcze 3 taśmy potrzebujemy, żeby wyłączyć kolejny coś. Dobra, dobra. Może w takim razie musimy naprawić ten system, jeśli chodzi o prąd. Tylko pytanie, czy idziemy na powierzchnię? No... Czy tutaj się znajdzie ta taśma? Ja nie wiem, tutaj nie widziałem, więc na razie ciężko powiedzieć. A tam taśmę, którą zebraliśmy, zużyliśmy raczej, nie? Dokładnie. Chodź, na razie ja bym ruszył w stronę powierzchni, bo to chyba jest dobra. Jedyne wyjście. Skończyły nam się latarki i są schody w górę. Słuchaj. Czy to znaczy, że już idziemy na powierzchnię? Nie wiem. Ale się domyślam.
O kurde! Czy jesteś na to gotowy? Nie. Gotowy będę dopiero na następnym odcinku, jak przygotuję sobie trochę więcej jedzenia, picia i w ogóle, bo jestem trochę nieprzygotowany. Także wpadajcie do Agi na kolejny odcinek, słuchajcie, obowiązkowo łapka w górę, jeśli wam się podobał ten odcinek ze zwiedzania. Oj, to wygląda super, ale to dopiero w następnym odcinku. Musimy wrócić na razie do Tatratwę, zebrać trochę materiałów, bo jesteśmy kompletnie nieprzygotowani do walki ani do niczego. I dopiero wtedy będziemy mogli ruszyć z ciągiem dalszym. Dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka, jeśli wam się podobał, obowiązkowo łapa w górę. Poprzedni odcinek, jak i cała seria na ekranie końcowym, wpadajcie do Agi na kolejny odcinek. Zapraszam. Trzymajcie się, na razie i cześć. Pa, pa.